Down came the stars, along with the heart. Sacrifices we bleed without a sign, without a chance. Here we stand. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Dziejach Skandynawii. Będzie to zupełnie nowa seria na moim kanale. Będzie ona przeprowadzona póki co w grze Crusader Kings 2, ale z czasem, jeśli się uda, przejdziemy również na Europę Universalis 4. Będzie to specjalna gra, ponieważ założyłem sobie kilka zasad. Po pierwsze, będzie to gra roleplayowa, w której będę się jak najbardziej starał wczuć w daną postać i postępować zgodnie z jej cechami. Po drugie, nie zamierzam grać tak, aby wygrać, no ponieważ będzie to nudne i, jak powiedziałem, nierealistyczne z postaciami, a moim założeniem jest stworzenie jak najwierniejszej historii alternatywnej dla Europy tego okresu. Zacznijmy sobie w roku 769, a jeśli dobrze pójdzie, to w Europie Universalis skończymy w 1821. Po trzecie, zamierzam grać bez oszustw, no ponieważ no, będzie to, jak mówiłem, nierealistyczne i niezgodne z zasadami. Zamierzam również grać bez wczytywania zapisu gry, jeśli coś pójdzie nie tak, tak aby jak najmocniej odczuć konsekwencje swoich decyzji. No i ostatnią zasadą jest to, aby po zmianie rodów, na przykład będzie u nas dana dynastia i ta dynastia, gdyby została obalona, no to będziemy grać nową dynastią, tak żeby cały czas wcielać się w tych władców Skandynawii. Zaczniemy sobie jako król Sigurd Pierścień, który był władcą księcia Uplandii. No i postaramy się stworzyć, jak mówiłem, w miarę najwierniejszą historię alternatywną. Moja seria jest inspirowana serią użytkownika trashingmat.pl, do którego serdecznie zachęcam i jest on wręcz ojcem w Polsce tworzenia takich kampanii. Tak więc przyjdzie nam poprowadzić króla Sigurda Pierścienia z dynastii Afmuso, który obecnie jest królem Uppsali. Mamy jednak kilku sąsiadów. Na północy oraz zachodzie mamy kilka pomniejszych państewek lokalnych wodzów. Natomiast na południu znajdują się państwa dwóch naszych najpotężniejszych sąsiadów, także Królestwa Wschodnich oraz Zachodnich Gotów. Natomiast za Wyspami Alandzkimi należącymi do nas leży kilka plemion finlandzkich. Tak więc przyjrzyjmy się postaci naszego króla. Jest on synem króla Randvera, który już wcześniej rządził okolicznymi ziemiami. Nasza dynastia jest dość stara, a pierwszym władcą naszej dynastii był król Anundr, który urodził się już w VI wieku i od tego czasu władał tymi ziemiami. Jeśli zaś chodzi o cechy naszego władcy, to jest on doświadczonym taktykiem, jest człowiekiem szybkim i bystrym, odważnym, ambitnym, jest on erudytą oraz jest sprawiedliwy. Ma on również żonę, Alfhildr, która jest doprawdy doskonałym strategiem, jest również agresywna podczas bitew i bardziej się skupia na ataku. Jest również pracowita, pokorna, paranoiczna oraz szczera. No i nasz władca razem z Alfrid ma tylko jednego syna, Ragnara, który ma dopiero 2 lata. Okej, czas dokonać wyboru, na czym powinien skupić się nasz władca. No i myślę, że z powodu tego, że jest on doskonałym dowódcą oraz jest odważny, skupimy się na wojnie. Jeśli natomiast chodzi o nasze ambicje, no to mimo iż nasz władca jest ambitny i z pewnością chciałby zostać królem Szwecji, to jednak skupi się on na wychowaniu dziedzica. No bo cóż, Ragnar jest jego jedynym synem i w razie jego śmierci nie mielibyśmy następcy. Domena naszego władcy składa się z 3 prowincji, a więc Uplandii, Sudermanii oraz Narke. No i jeśli chodzi o nasze główne księstwo Uplandii, to nasz władca nie kontroluje wszystkich terytoriów z tego księstwa, ponieważ Wyspy Alandzkie należą do Sverkera, naszego marszałka,
Natomiast Vastman Land naszego zarządcy, Alfra. No i cóż, nasz władca chciałby zjednoczyć te prowincje, a na przykład księstwo Bergslagen, do którego należy prowincja Narke, nie przyda się naszemu władcy. Mamy również wodza Trygwę z Bornholmu, a więc wyspy położonej dość daleko od naszych głównych ziem. Ustawmy również centrum naszego kraju w prowincji Uplandii. No bo cóż, jest to stolica naszego władcy. Ponadto znajduje się tam bardzo ważna dla pogan świątynia w Uppsali, która jest najważniejszą świątynią w Skandynawii. Okej, tak więc czas wyznaczyć zadanie dla naszej rady. Więc naszemu kanclerzowi, czyli Trygwę z Bornholmu, rozkażemy fabrykować roszczenia do Jarlbaralandu. No ponieważ nasz władca jest ambitny i jest skupiony na wojnie i na pewno chciałby coś podbić. Natomiast nasz marszałek, Sverker z Wysp Alandzkich, niech organizuje rajd dwupieszczy. No ponieważ jesteśmy wikingami, jest to dobry sposób, by zdobyć pieniądze. Natomiast nasz zarządca niech skupi się na zarządzaniu państwem. No gdyż nasz władca co prawda jest dobrym zarządcą, ale na pewno przyda mu się dodatkowa pomoc. Nasz mistrz szpiegów, a więc Godi Hrodgar, niech dalej wyszukuje spisków w naszej stolicy. Natomiast nasz jasnowidz niech szuka wszelkiego rodzaju herezji. Możemy również wyznaczyć regenta, który będzie rządził w imieniu naszego władcy, gdy ten nie będzie w stanie rządzić bądź wyjedzie. No i wybór niech padnie na Trygwę, a więc wodza Bornholmu, gdyż ten darzy naszego władcę największą sympatią. No i myślę, że dla naszego władcy jest to ważne, aby nasz regent darzył nas sympatią, gdyż będzie wtedy wierny. No i jeśli chodzi o zasady dziedziczenia w naszym państwie, no to obowiązują tutaj zasady Gavelkind, czyli pryncypatu. I jest to najpowszechniejsza ze wszystkich zasad dziedziczenia w tamtym okresie. Zakłada ona, że wszyscy synowie otrzymują pewną część ziemi ojca, przy czym najstarszy z nich ma prawo zwierzchnie nad pozostałymi. No i w naszym przypadku dziedziczyć mogą tylko mężczyźni. Dodatkowo król oraz jego wasalowie mogą wybierać głównego następcę. Tak więc nie dziedziczy tutaj najstarszy syn, ale ten, kto uzbiera największą ilość głosów. Jeśli zaś chodzi o prawa w naszym państwie, no to stoimy na bardzo niskim poziomie. Jeśli chodzi o zobowiązania wobec naszych wasali, no to są one zbalansowane. Żądamy od nich zarówno wojska, jak i pieniędzy, mniej więcej porówno. Natomiast jeśli chodzi o prawa naszej rady, no to nie istnieją one, gdyż prawa w naszym królestwie są zbyt niskie. Okej, wszystko gotowe, także możemy rozpoczynać dzieje Skandynawii. Codzienna rutyna naszego władcy składała się z powtarzalnego machania ostrzem w kierunku kukły treningowej. Jednakże nie jest on w stanie nauczyć się wszystkiego podczas walki z wymyślonym wrogiem. I to ćwiczenie staje się zabójczo nudne po chwili. No i nasz władca mógłby zachęcić jednego z dworzan, aby trenował razem z nim. Lub stwierdzić, że nie chce on walczyć ze swoimi przyjaciółmi. No i jako, że nasz władca raczej nie ma nic przeciwko treningu z inną osobą, jest on dodatkowo dość odważny, więc raczej nie boi się wyzwań, no to wybierzemy jednego z dworzan, aby ćwiczył razem z naszym władcą. Słowo przeciwko słowu. Farmer oskarża jednego z naszych dworzan o to, że jego krowa zniszczyła dom farmera. No i możemy tutaj stwierdzić, że farmer oczywiście kłamie. Bądź też stwierdzić, że farmer powinien uzyskać rekompensatę od dworzanina. No jako iż nasz władca jest sprawiedliwy, no to zaufa farmerowi. Dodatkowo słynny pisarz proponuje stworzenie kroniki rodzinnej. No i nasz władca, który jest wojownikiem, który szuka prestiżu, da mu swój patronat, tak aby pisarz mógł napisać ową kronikę. No i cóż, dworzanin, który został oskarżony,
przez farmera, mimo wszystko chwali naszą sprawiedliwość. Nasi zwiadowcy donoszą, że dwójka naszych najpotężniejszych sąsiadów walczy między sobą, a więc wybuchła wojna między zachodnimi a wschodnimi Gotami. No i cóż, król Sigurd będzie uważnie obserwował sytuację przy południowej granicy. Świetne wieści. Nasz kanclerz, jak również regent oraz wódz Bornholmu Trygve zdołał zdobyć roszczenia do wodzostwa Jarn Baralandu. No i nasz władca oczywiście skorzysta z tej okazji i użyje tych roszczeń. Wodzem Jarn Baralandu jest Thorbjörn Jonkała. No i cóż, nasz władca, zamiast wypowiedzieć mu wojnę, może go wyzwać na pojedynek. Jest to dość dobra opcja, ponieważ dzięki temu nasi ludzie nie będą musieli ginąć na wojnie, a poza tym nasz władca jest skupiony na wojnie oraz jest człowiekiem odważnym. Także myślę, że według niego będzie to o wiele lepsza opcja. No i cóż, jeśli nasz władca wygra, no to zostanie wodzem Jarn Baralandu. Natomiast jeśli przegra, nie dość, że zginie, to jeszcze straci roszczenia do tego wodzostwa. Wódz Thorbjörn zaakceptował wyzwanie Sigurdra. No i cóż, możemy zawalczyć, bądź też stwierdzić, że postaramy się w jakiś sposób oszukiwać. Jednakże nasz władca jest sprawiedliwy i po prostu będzie walczył. No i tak, nasz władca okrąża wroga podczas pojedynku, zadając mu liczne rany, które w końcu wykrwawiają go na śmierć. No i cóż, Sigurd Pierścień wygrywa ten turniej oraz zostaje władcą i wodzem Jarn Baralandu. Nasz władca dzięki zwycięskiemu pojedynku może rozwinąć jedną ze swoich cech podczas dowodzenia wojskiem. No i może on stać się agresywniejszym dowódcą, może jednak skupić się bardziej na defensywie, bądź też stwierdzić, że nie będzie się on nigdy poddawał i zawsze w bitwach będzie walczyć do upadłego. I z racji tego, że nasz władca jest raczej śmiały i to zwykle on jest stroną atakującą, no to właśnie skupimy się na agresji. Natomiast jeśli chodzi o naszego kanclerza Trygve z Bornholmu, no to ostatnio spisał się on doprawdy niesamowicie, gdyż bardzo szybko sfabrykował roszczenia do Jarn Baralandu. Zlecimy mu kolejne zlecenie, a więc fabrykowanie roszczenia do Vermelandii, ponieważ jest to ostatnia kraina, która jest nam niezbędna, by zjednoczyć całe księstwo Bergslagen. Nasz władca, widząc, że wschodni Goci raczej wygrają z zachodnimi Gotami, a przez to wcielą całe ich państwo, także chcąc się jakoś mierzyć z potężnym sąsiadem, postanawia on wprowadzić niską organizację plemienną. Także teraz ranga króla będzie miała większe znaczenie. No jednakże sprawia to, że od teraz nasza rada będzie decydować o wypowiedzeniu wojny. Podczas wieczornego zebrania rady jasnowidz Odr opowiedział nam o pogłoskach, o których usłyszał. Chłopi mówią o artefakcie, który jest schowany niedaleko stąd. Jednakże informacje od Odra są niepewne, ale być może są warte poszukiwań. No i myślę, że czemu nie? Rozkażemy jasnowidzowi Odrowi poszukiwania owego artefaktu. Nasz władca podczas kilku spokojnych miesięcy trenował nasze wojska, dzięki czemu zyskał jeszcze więcej doświadczenia w kwestii dowodzenia armią. I teraz ma wybór, czy skupić się bardziej na defensywie, czy jednak nie poddawać się. No i myślę, że znowu zadecyduje odwaga naszego władcy i będzie on od teraz skupiał się na walczeniu do samego końca. A cóż to? Wygląda na to, że wódz Wysp Alandzkich, a więc Sverker, dziewczęce ramię, obecnie spiskuje, by uzurpować sobie prawo do królestwa Uplandii. No i nasz władca nie może wobec tego przejść obojętnie, także nakazuje on schwytanie Sverkera. Ten jednak nie daje się schwytać i podnosi przeciwko nam rebelię. No i cóż, zobaczymy, jak potoczą się losy naszego królestwa Uplandii w
następnych odcinkach i czy królowi Sigurdrowi uda się pokonać Sverkera. Także to tyle na dziś i dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Był z wami Wolpe. Na razie.